Ósma Liga Mistrzów. Uwaga, uwaga! Ruszył nowy sezon klasy B, czyli coś, na co Polska czekała jeszcze bardziej niż na striptease Maryli Rodowicz. Dlaczego? Wiadomo przecież, że klasa B, czyli ósma Liga Mistrzów, to najlepsi zawodnicy. Będą się tu kopać w czoło zamiast grać w piłkę. Ósma Liga Mistrzów to również najlepsi trenerzy. Jakie specjalne założenia? Taktyczne? Nigdy nie było. To właśnie klasa B słynie z najwierniejszych kibiców. No skąd w ogóle się wzięli kibice Interu? Z dupy. A B-klasowe trybuny aż uginają się od nadmiaru wybitnych ekspertów i doradców. A nie mógł tak rzucić się szczupakiem tak jak Węgorz? Nie jak Węgorz, jak Sandasz, tak do góry. Zanim zajmiemy się nowym sezonem, zapraszamy na podsumowanie tego, co w warszawskiej ósmej lidze wydarzyło się w rundzie wiosennej. Nie chcemy być kurwa wulgarni, ale początek rundy wiosennej dla Farmacji Tarchomin był jeszcze lepszy niż seks z dwoma kobietami. Pierwszą bramkę zawodnicy polskiego Bayeru Leverkusen stracili bowiem dopiero w czwartej minucie. A drugie trafienie ich rywale z Radzymina dołożyli dopiero tuż przed przerwą. Do szatni przysłowiowa. Pan wymieni jakieś przysłowia z szatnią? Nie wiem, nie znam żadnych. Szatnia to kurwa. Również po przerwie do bramki Farmacji wpadały jedynie pojedyncze przelotne piłki. I aż wstyd to czytać, ale w pierwszym meczu Farmacja przegrała z Mazurem 2 Radzymin jedynie 5 bramkami. Dramatycznie mało przegrali. Działo się również podczas pierwszego meczu zespołu Coco Jumbo Warszawa. Najpierw na trybunach kartofliskowi eksperci toczyli zażarte boje o względy służby medycznej. Pani Walczku, jak pan upadnie, to będzie pani musiała pana ratować jednak. Żeby ona ciebie nie musiała, uważam. Jest, nie było takie złe. Trzeba jeszcze symulować, żeby usta było. Ja wszystko słyszę. Wypadnowie się tak naradzają, żebym nie słyszała. A emocje, co najmniej jak przy wyścigu łodzi podwodnych, towarzyszyły również wydarzeniom boiskowym. Ożeż, kurwa! Zawodnicy Coco Jumbo rozpoczęli bowiem sezon w nieprzyzwoicie wielkim stylu, przegrywając Sokołem 2-0 jedynie 2-5. Chodzą słuchy, że po takiej grze niejedna fanka kokosów z wrażenia urodziła dziecko. O kurwa! Brawo! Kto by pomyślał, że przy grze Coco Jumbo ręce same będą składały się do oklasków. Zawsze dobrze biorę. Ludzie myślą, że ja biję brawo, że z tego, a ja rozgrywam ręce. Po tak dobrym początku derby Farmacja Tarchomin Coco Jumbo Warszawa zapowiadały się jeszcze ciekawiej niż jazda windą na golasa. Kto tu jest faworytem? Jak można mówić o faworytach przy takich dwóch słabych drużynach? Ten ekspert myli się tylko 99 razy na 100. O kurwa! Nic więc dziwnego, że trafnie przewidział niespodziewany remis. Najpierw, co prawda, do roboty zabrali się zawodnicy Farmacji i pokazali, że co jak co, ale bramki to oni potrafią puszczać jak mało kto. Szok i niedowierzanie po przerwie, choć w kilku sytuacjach zabrakło nieco precyzji. To jednak okazało się, że Farmacja potrafi również bramki strzelać. O kurwa! Powiedzmy, że wynik 2-2 nie kompromituje żadnej ze stron. Dlaczego strzelałeś w ogóle? Bo kurwa chujowie. Szpaler na B-klasie? Ależ oczywiście! Jesteśmy już na derbach autostrady. Tym razem rozegrano je w słynnym Guzowie. W Guzowie przyszedł na świat hrabia, książę. Michał Klofa-Sugiński, wybitny kompozytor, tworzył polonezy, między innymi. Ile razy wy wygraliście w ogóle to derby? No jestem tu sporo. Powiem szczerze, jak może miałem 16 lat. Czyli rok temu.
Czyli jakieś 3 lata temu, nie? Pierwsze minuty zgodnie z planem. Jak skrupulatnie wyliczył Tygodnik Kibica, Pogoń Wiskitki zaczęła mecz chujowo. Wszyscy liczyli jednak na zryw, bo wiedzieli, że tak jak Maniek z Wiskitek, nie potrafi obsłużyć partnerów nawet Tomasz Jacyków. Tym razem jednak za niego zrobili to inni. Ja pierdolę! Moje gra nie wniosła nic za bardzo do wyniku ani ten, ale okej. No. I mimo, że Guzowia próbowała swoich sił ze stałych fragmentów gry... O! O! Rogi są lepsze niż auto. Czym? Meczu. To nareszcie możemy to ogłosić. Po 148 latach przerwy polskie Wisconsin świętowało zwycięstwo nad Guzowią Guzów. 3-1. To jest historia, nie? A oto kolejny dowód na to, że tak fajnie jak na derbach autostrady nie ma nawet pod monopolem. Był kiedyś kibic na meczu 8 ligi, usiadł sobie spokojnie i była mowa o racach. A on pomylił rację z racą. Zwrócili mu uwagę, kulturalnie wyszedł, ale nie przepraszam. Przegranego składu się nie zmienia. Nic więc dziwnego, że do kolejnych zawodów Guzowia Guzów przystąpiła w tym samym zestawieniu. Dziwne jest jednak to, że tym razem Guzowia wygrała. I to na wyjeździe z zespołem KS Bliznę 2-0. Brawo! Zdaniem ekspertów kluczowe okazały się sprzyjające warunki fizyczne rywali. Bramkarz powinien mieć przynajmniej ten 1,80 m z kawałkiem. Nie? W pasie? Wysokości. Czy nie wystarczyłoby, żeby bramkarz ten miał buty z cholewką wysoką? A teraz, drodzy Państwo, największe zaskoczenie od czasu, gdy detektyw Rutkowski dowiedział się, że ma kilkuletniego syna. Guzowia wygrała prawie wszystkie mecze do końca i awansowała do 7 ligi. Mamma mia! 9. Symfonia Mozarta jest mniej niż Guzowia warta. Bardzo poważnie widmo awansu zajrzało w oczy również zawodnikom GKP Targówek, którzy po pierwszej rundzie byli na szczycie tabeli. Sytuacji nie ułatwiał rewanż z renomowanym Mazowszem Warszawa. W pierwszej rundzie na wyjeździe GKP wygrało bowiem z Mazowszem 11-0. Panie Waldemarze, Mazowsze to dobry zespół, nie? Radek, to jest tak pytanie durne, że wiesz, nie ma odpowiedzi. Ciekawe, skąd pan Waldemar wiedział, że Mazowsze to typowi rycerze wiosny. Chyba tylko dla niego. Wynik 4-1 dla Mazowsza nie był żadnym zaskoczeniem. Brawo! Jak nie wygracie, kibicą kratę stawiacie. A pan Waldemar się nie śpiewa? Ja nie mam głosu. Piasek też nie ma głosu, a śpiewa. Jaki Piasek? Nie znam takiego śmiecia. Weź mu to powiedz. Ale jak z tym awansem? Nie no, w tej chwili nie myślimy o żadnym awansie. Ale nie spadniecie pan. No z tego się nie spada. No. Targówek zostaje więc w 8 lidze, a o awans do 7 ligi walczyła również warszawska Korona. A najbardziej postraszyło ją Coco Jumbo Warszawa. No proszę. Zachował się jak typowy polski ligowiec. Od ekstraklasy do B klasy podobnie się zachowują w takich sytuacjach. Niestety, ktoś musi wygrać, aby przegrać mógł ktoś. A stare piłkarskie porzekadło wyraźnie mówi. 22 mężczyzn biega za piłką, a na końcu i tak przegrywają kokosy. O, żeś, kurwa! Korona awansuje więc do 7 ligi, a Coco Jumbo z taką grą na szczęście może wygrać co najwyżej festiwal w Opolu. Ale zadowolony z osiągów wiosennych? No jest jakiś postęp w stosunku do tego, co było 3 lata temu. 3 lata temu tak było. No dlatego jest postęp. Im ciszej jedziesz, tym dalej zajedziesz. Taka zasada od lat obowiązuje w Interze Warszawa. Kończysz to strzały! Dlaczego ty nie uderzałeś? Pustą bramkę miałeś! Skandal, kurwa! Co prawda Inter jeszcze nigdy nigdzie nie zajechał, ale o dziwo, rundę wiosenną zaczął od 3 wygranych. Jak to jest w ogóle, że jeszcze nie przegrali się na wiosnę? Kurwa.
Sytuacja była prosta jak Zbyszek Hołdys. Jeszcze kilka wygranych i jakby to nie zabrzmiało, awans Interu do siódmej ligi. Będzie 2-0! Jest 2-0! Na szczęście opanowanie przyszło w samą porę. 3-4 w pizdeczkę z Bugiem dwa Wyszków. Już można było grać wielki mecz o złote kalesony. Inter Warszawa, Coco Jumbo. Wielkie starcie dwóch myśli szkoleniowych. Gra na aferę kontra laga do przodu. Dlaczego trener dzisiaj nie grający? Wczoraj miałem imprezę. To nie jest usprawiedliwienie. Nie wiem, ale jutro też ma. A to już jest. Najpierw o dziwo odpalili kibica Interu. On mi tylko kupił specy. A dopiero później zawodnicy. Niestety, 7 metrów nad bramką. Ja pierdolę! Pomysł dobry. Wykonanie jak w białoruskiej fabryce łożysk tocznych. Na to cały mecz czekaliśmy. A jak wiadomo, niewykorzystane sytuacje potrafią się zemścić jak niewykorzystane kobiety. Nie tym razem. Inter wygrał 4-2. Ja pierdolę! Ale jedyne, co mógł po tym meczu świętować, to brak awansu. O matko, jak Spartaczu. Jeszcze w tym roku awansować nie awansują, ale może za 30 lat. A na koniec to, co elektryzowało wszystkich. Bezpośrednie starcie o ostatnie miejsce. Cały sezon jechali na opinii. Opinii chujowych. Teraz nadeszła pora, by udowodnić swoją wartość. Farmacja Tarchomin kontra Mazowsze Warszawa. Ależ to było meczycho. Ja pierdolę. Oczywiście wstałem za późno, więc postanowiłem przyjechać samochodem i oglądałem to na trzeźwo. Oba zespoły potraktowały spotkanie niezwykle poważnie. Farmacja przyszła w 10, a Mazowsze wystawiło do gry 5 bramkarza. I to był, zdaje się, ten słynny strzał w 10. Kto wie, gdyby nie jego fach w rękach, być może byłoby 0-0. A tak, po raz pierwszy od 100 lat, farmacja prowadziła do przerwy 3-0. Ja pierdolę. Nic więc dziwnego, że na drugą połowę wystawiła skład 9-osobowy. Na niewiele się to zdało. Okazało się bowiem, że Mazowsze, tak jak pan ambasador, najlepiej czuje się po 7. No kurwa. A gdy wszystkim wydawało się, że hit zakończy się wygraną formacji 7-0, w 93 minucie Mazowsze zdobywa bramkę kontaktową. Jako kibic Mazowsza czuje się pan usatysfakcjonowany. Dosłownie paru minut zabrakło. Zabrakło chwili. Mamy jednak przeczucie, że po takim zakończeniu sezonu w kolejnym zespół Mazowsza Warszawa zaskoczy jak ślub w pornosie. O kurwa.